pobyć może na... Ja byłam teraz. Ja widziałem, bo... No ja wiem, to jest fajne. A z Marysia? Marysia, Klara, Oksana, Arek. Tak, cały zespół. Ej, właśnie dlatego, że chciałem to zobaczyć, to jest tak. Witamy po przerwie. Znajdujemy się teraz w Teatrze Powszechnym na Pradze. To jest po drugiej stronie Wisły od studia, dlatego jest już jasno. Gościmy dzisiaj Filipkę Rutkowską oraz Pepele Piłka, aktorów występujących w Orlando biografię na podstawie powieści Wilki Miło. Super, bardzo na miło. Słuchajcie, zacznę od tego, że... Zacznę od wachlarza komplementów, jakie dla was mam. Za wasz występ byłam w czerwcu na wystawieniu i tak mnie to urzekło. To jak ty, Filipko, po prostu od pierwszego zdania całą swoją osobowością dominowałaś salę, scenę, publiczność, jak ty te nie no jak kardiochirurg po prostu wziąłeś, chwyciłeś za serce, ścisnąłeś, aż tryskały z niego fontanny miłości. No z, i oczywiście sama sztuka jest była super. Niemniej wasze performance, wasze kreacje były totalnie uciekające. Więc o wow, było super. Dobrze słyszeć. Dziękuję za to. Za to doświadczenie. Gratuluję absolutnego, artystycznego sukcesu. Słuchajcie, jak to jest? Być na takiej dużej scenie, występować przed taką publicznością, mieć kalendarz zapełniony no, kolejnymi wystawieniami. Filipka. Ja wcześniej miałem jakieś tam doświadczenie, powiedzmy, w performance, ale w trochę innej przestrzeni. W takiej przestrzeni, powiedzmy, związanej z wystawami, po prostu, która nie jest jakby dedykowana pokazywaniu rzeczy, tak jak w teatrze, na scenie, tak? I dla mnie to było jakieś tam wyzwanie, jakaś nowa przygoda. I na początku, kiedy rozpoczęliśmy próby na dużej scenie, to szybko sobie uświadomiłam, że tam naprawdę trzeba się skupić, żeby w tej przestrzeni w jakiś sposób się nie pogubić. Bo nadzwyczajnie świeciona jest duża i to już po prostu no, publiczność też ma, powiedzmy, tam chyba jest 200 osób, tak? Jakby no, to już są poważne rzeczy, tak? No i pierwsze co przyszło mi do myśli, do głowy, że najważniejszy w tym wszystkim jest głos. Że głos trochę cię niesie w tej przestrzeni, że po prostu jak oprzesz swoją obecność na scenie, na takim głosie, którego jest się pewnym, to wtedy jakby wszystkie rzeczy w ogóle tam się już same układają trochę, tak? Że i się dobrze czujesz z resztą, i się dobrze czujesz z publicznością, i wiesz, że się nie pogubisz tekstem, że jakby to było takie moje, wiesz, tak intuicja podpowiada mi, że tak trzeba zrobić po prostu, że trzeba stawiać na głos. No, to jest też metaforyczna siła głosu w życiu, wiesz, jakby w ten sposób. No, a ty, Pata, jak tak, wrażenie? Ja się wspaniale czułem na scenie. Muszę powiedzieć, że takie sytuacje, gdzie jest publiczność, gdzie jest to jednak dialog i muszę powiedzieć, że na Orlando tego dialogu jest bardzo dużo, ponieważ publiczność bardzo, bardzo żywiołowo reaguje. Chyba na premierze w moim monologu ktoś wstał i krzyknął: widzimy cię. Nie wiem, robiliśmy też spektakl dla nauczycieli polskiego w którymś tam momencie, kiedy Lula wyszła na scenę i powiedziała: dzień dobry państwu, cała sala odpowiedziała: dzień dobry. No to są wspaniałe momenty, kiedy właśnie publiczność reaguje żywiołowo i muszę powiedzieć, że na naszym spektaklu bardzo żywiołowo. I to jest po prostu tak niesamowita energia płynąca do ciebie z publiczności, że no, daje to niesamowite pokłady energii. Chyba było tak, że mieliśmy 7 pokazów
I myślę, że na każdym było coś takiego, że byliśmy naprawdę w jakimś dialogu z publicznością. Tak, tak. Że wiedzieliśmy, że to żyje, że po prostu nie pokazujemy tego sami dla siebie. Tak. Jakby, że też jakby to było takie zrozumienie, że to była dla nas dobra zabawa w jakiś sposób, że... Nie? Tak, to, ale tak jak mówię, no dialog. Także publiczność reaguje bardzo żywiołowo i no, jest to rozmowa, tak? Także no, wspaniale. No, tak, to był dialog. Byłam wręcz zaskoczona samym spektaklem, że to można coś takiego robić na scenie. Ale też właśnie jak bardzo wychodził do publiczności, nie tylko tak jak właśnie ty wyszłaś po prostu i grałaś pomiędzy rzędami, jak jest w wielu spektaklach, tak. Ale że ty w pewnym momencie publiczność stała się elementem spektaklu. No tak, takie po prostu wychodzenie do ludzi i po prostu no tak sięganie do tego wszystkiego, tak, że nie jesteśmy taką rzeczywistością tylko, która się tam gdzieś wyświetla na ekranie i że wiesz, to jest jakaś opowieść, my tam z tym Orlando sobie tam kręcimy tak, się. Że nagle ta treść tak. Stała się taka bardzo osobista. Tak, ale że też wychodzimy z Anu z tego wszystkiego, ale potem sobie wracamy, że po prostu nagle jesteśmy poza tym teatrem trochę i tak. Potem jest niespodzianka i jakby jesteśmy z powrotem na tej scenie, że chcieliśmy wprowadzić takie momenty, wiesz, takiej zabawy, że ten teatr po prostu taki nasz własny, który się tam gdzieś bawimy w życiu codziennym trochę, żeby on był wprowadzony tutaj, a żeby ten, który był tutaj, był trochę wyniesiony na zewnątrz, wiesz, żeby te granice były pomieszane trochę. No tak, bo właśnie w spektaklu występuje jeszcze Lula Polaka, najstarsza polska drag queen oraz Anu Czerwiński oraz czwórka aktorów regularnych Teatru Powszechnego. I to było dla mnie... No, nie spodziewałam się takiego wystawienia Virginia Woolf, gdzie z... No, z powieści rzeczywiście został szkielet, albo jeszcze mniej, a te różne wątki zostały zastąpione właśnie waszymi historiami. I dobrze właśnie, że mówisz, że został szkielet, bo mi się wydaje, że z jednej strony to jest mega cenna książka i po prostu wszyscy się dalej z nią utożsamiają i tak dalej, ale ona była napisana 100 lat temu. Tak. I przez te 100 lat jakby się wiele rzeczy też zmieniło, mamy więcej przestrzeni i tak dalej. No, więcej języka. Języka, tak. No ja też, to jest mój pierwszy raz w teatrze. Ja z teatrem miałem w sumie dosyć niewiele wspólnego przed tym projektem. I na przykład byłem mega zaskoczony, bo wyobrażałem sobie, że właśnie zaczynam uczęszczać na próby, dostanę tekst, którego będę musiał się nauczyć i jakby go odegrać w jakiś tam sposób. A okazało się, że właśnie ten tekst Virginia Woolf jest po prostu jakąś tam platformą wyjściową do opowiadania własnych historii. Chyba wszyscy sobie sami teksty napisali. Tak, właśnie to było fajne. Tak, jesteśmy autorami własnych odpowiedzi. Że oprócz tej ramy właśnie tekstów Virginia Woolf, która się pojawia co jakiś czas w sztuce, te wszystkie nasze wystąpienia są jakby z własnym głosem. I tutaj Virginia dała radę, że fajnie się w nią wciskało, wiesz, współczesne własne wypowiedzi, że to jakby cały czas się kleiło dla nas. Że spektakl jak jest opowieścią między relacją ciała z tożsamością, jak potrafi być rozdzielna, a jednocześnie też jest niezbędna, to że właśnie wasze głosy, wasze historie i wy jesteście wysunięci absolutnie naprzód, bo wcześniej wiedziałem po prostu, no ekipa tam 8 osób występujących, połowa z nich będzie transpłciowa lub płciowa i tyle. Natomiast to, że właśnie... I to może wiele stron jakby się potoczyć taka relacja. Tak. Można być i dekoracją, i być wysuniętym na pierwszy plan. Tak, a właśnie tutaj ci regularni aktorzy zostali no tak naprawdę tłem dla was, a wy jesteście absolutnie na froncie tego spektaklu. Bo to wynika z tego, że po prostu nam się też udało przez te 3 miesiące pracy nad tym spektaklem stworzyć
fajny zespół i że jakby to jest jakaś tam wizja, którą żeśmy wszyscy wspólnie ulepili, żeby po prostu ten nasz wątek gości w teatrze był tak mocno wysunięty, jakby... Nie? Jest coś takiego, tak, że... Też, bo były różne warianty cały czas tego spektaklu, bo to wiadomo, że to jest bardzo płynne i po prostu przez te 3 miesiące to żeśmy posprawdzali. Nie wiedziałem, w trakcie, także... No właśnie, tak. Ja w pewnym momencie myślałem, że spektakl jest gotowy i chyba pożegnaliśmy się w sobotę, bo tam próby były od wtorku do soboty i przychodzę tam we wtorek na próbę i okazuje się, że połowa materiału jest w śmieciach już. Tak, w ogóle to była nieustająca praca i zmiana i w ogóle więc to niesamowite, ile rzeczy nie weszło, jakie weszły na przykład, jak to się zmieniało po drodze, to, to było fascynujące. Ale też mówiąc o aktorach, którzy pracowali przy sztuce, to na przykład, ponieważ są to etatowi aktorzy Teatru Powszechnego, grałem na co dzień od lat, też na samym początku Agnieszka, reżyserka, mówi, no to co byście chcieli zrobić w spektaklu, tak? No i pamiętam, że jedna osoba powiedziała, ja już mam dosyć mówienia, jak ja się nazywam, i czyli takiego nowoczesnego teatru, gdzie ktoś mówi, jestem tam Pepe Le Piuk i w ogóle... Że dużo polityczności, tak, nie? Że ona goś znowu... Ja bym chciała dostać rolę i po prostu ją zagrać. No i tak było. Tak? Ktoś tam inny powiedział, no ja bym chciała to. I tak właśnie układaliśmy spektakl, więc to było niesamowite. Co nas też bardzo szokowało czasami, bo przychodzimy do teatru i wiesz, po prostu nagle okazuje się, że aktorzy mówią, że oni chcą po prostu dostać jakąś rolę, wiesz, nie chcą już tak dużo eksperymentować z polityką, jakby, że to były takie zupełnie różne, aha, wiesz. Tak. Nie chcą też wkładać tak siebie, po prostu swoich osobistych historii, tak. Powszechny teatr, który się wtrąca. Tak. Myśmy się już tyle wtrącali, to może teraz już chwila oddechu. To wy się powtrącajcie. Tak, dokładnie. Jesteście tu nowi, to dawajcie. To brzmi wspaniale, jak wspaniała, kreatywna przygoda. Rzeczywiście wszyscy dokładają te kolejne części składowe i formują ten, jak rzeźbę. Tak, i właśnie trzeba koniecznie powiedzieć, jak już mowa o rzeźbie, o naszej scenografii, że została przygotowana przez Katarzynę Kozyrę i we współpracy z Arkiem Śleśnińskim. I to jest taki, to są cytaty różnych rzeźb z historii sztuki na przestrzeni dziejów, od starożytności do współczesności. I to są takie fragmenty ciał z kanonów różnych, które się porozkładały i które w spektaklu się kręcą wokół. Tak, i są przez cały spektakl składane, rozkładane, przesuwane. Tak. Przez cały spektakl w tle szuka się tej formy, w jaką połączyć te części. Jest to wspaniała właśnie opowieść sama w sobie, tło opowieści, którą wy tworzycie. No muszę przyznać, że ta scenografia i metaforycznie, i praktycznie jest kawałkiem ciężkiej roboty. Tak, bo to po prostu przenoszenie tego i uważanie, żeby te elementy w tym całym ruchu tam po prostu nie zablokowały sceny i żeby to nikogo nie przygniotło. Były takie próby, że nieważne, po prostu ktoś tam... Mieliśmy nawet wypadek. No właśnie. Tak. Na szczęście niezbyt groźny, ale było tak, że... Tak. Aktorka spadła z części scenografii. Ale ten wypadek był bardzo symboliczny, uważam, ponieważ to był moment, kiedy Klara Bielawka w tej gigantycznej sukni, która jest konstrukcją i też takim zniewoleniem przeszłości, tak, z tym gorsetem i tak dalej, miała bardzo wymyślną po prostu, wiesz, ruch po scenie, kiedy biega po elementach tej całej sukni i po prostu w pewnym momencie się jakby poślizgnęła na jednej z falban, wiesz, i po prostu trochę sobie rozcięła łuk brwiowy i sobie wtedy pomyślałem, że w ogóle, wiesz, no, że właśnie ta suknia jest niebezpieczna, że te rzeczy były takie, wiesz, no... Znaczy, dusi w pewnym momencie w tym gorsecie, że tak powiem... Że tak wyglądała kiedyś przeszłość kobiet też, tak, no, że się było w więzieniu. Stąd się przez gorsety właśnie się mówiło o skręcie kiszek. No właśnie. Jeszcze ja jej wiążę ten gorset,
sam. Jako osoba, która dobrowolnie wstąpiła w kobiecość, wiąże krawę, gorset. Podoba mi się to. Tak, ale teraz gorsety to trochę też wracają, ale już właśnie z wyboru. W innym wydaniu, tak. I to jest dobre, jak to wraca z wyboru, a nie jako przymus, tak? Ale też to mi się podoba, ponieważ w Orlando jest taki moment, u góry są wyświetlane lata i że one są odliczane i tak się śpieszają pod koniec. Jak widzę te cyferki teraz, to się czuję jak na zakończeniu spektaklu. Tak, to spektakl jest niesamowitym przeżyciem czegoś takiego tak queerowego, tak po prostu genderowego. Nie widziałam. Było to no, przeżycie, przyjaciółka, którą chciałam się popłakała. Moja 12-letnia siostrzenica tak jej się spodobało, że jej babcia kazała mi obiecać, że ją zabiorę na kolejne wystąpienie. Wow, super. Więc... To potem musi wejść na scenę, sobie zobaczyć scenografię z bliska. Żeby po prostu jakby wizyta się dopełniła. Musimy ją wciągnąć tam, żeby się tam zakręciła razem z tymi wszystkimi, że się bawi. No dobrze, to tam znać, kiedy będzie. Tak, tak. Więc mówicie, że zostaliście dobrze przyjęci przez tutaj aktorów, przez teatr. Tak, tak było coś takiego, tak. I też pamiętam, że już pod sam koniec, jak sobie rozmawiałem na przykład z panią, która pracuje na portierni i tak dalej, to jakby już się znaliśmy dosyć dobrze po tych 3 miesiącach i wszyscy mówili, że widzą, że my też się otworzyliśmy po tym czasie. I ja wtedy, do mnie to wtedy dotarło, że jak wyszliśmy na początku do teatru, to było takie odruchowe, że wiesz, nowe miejsce, duże, nikogo nie znasz, że masz takie po prostu tam, wiesz, rozpoznajesz to i dopiero pod koniec tworzysz jakąś rozmowę z całym zespołem. Więc, a teatr jest dosyć zgrany, mam wrażenie, nie? Jakby, że te wszystkie działy oświetleniowe, coś tam, tak, wszyscy ze sobą gadają. Bardzo mi się to podobało. No ja dopiero chyba na premierowe przedstawienie szedłem do działu charakteryzacji i ja już nie chcę stamtąd wychodzić. Tak. Więc nie planowałem żadnej charakteryzacji dla siebie, ale teraz to w ogóle przed każdym spektaklem planuję tam charakteryzatorki obłędne. Tak, obłędne. W ogóle totalne takie rozluźnienie tuż przed wyjściem, nie? Tak. Super żarty, świetne poczucie humoru. Ja myślę, że po prostu one tutaj pełnią bardzo ważną psychologiczną funkcję. Potrafią po prostu rozładować każde napięcie, nie? Jest zabawa. No, brzmi cudownie. No, to może... a co jeszcze robicie w życiu poza graniem w Orlando, Pepe? No ja jestem DJ-em, gram muzykę. Należę do kolektywu, do rave kolektywu Sławo. To jest taka dolna inicjatywa, robimy inkluzywne rave'y z drużynami solidarnościowymi, wydzielamy specjalną strefę używek, żeby nie trygerować osób z uzależnieniami, więc dbamy o to, żeby większość dostępnego terenu na rejpie, łącznie z dancefloorem, była wolna od tychże używek. Drużyny solidarnościowe dbają jakby o dobrą atmosferę, żeby każdy się czuł, że tak powiem, welcome i dobrze się bawił. Więc super, to jest inicjatywa. Jesteśmy otwartym kolektywem, więc każdy może do nas dołączyć. Jakby teraz przez cały sezon organizowaliśmy imprezy co miesiąc pod różnymi mostami nad Wisłą. No i zawsze mi to tak dodaje mega dużo energii, ponieważ to jest świetnie mi się tam gra. Oprócz tego teraz realizuję projekt dla Krytyki Politycznej dla Świetlicy. Jest to queerowe postporno. Właśnie wchodzimy w sferę postprodukcji, premiera w połowie listopada. Wszystkich serdecznie zapraszam. No i tak na razie. Planuję w przyszłości robić więcej projektów filmowych. Natomiast no, zobaczymy co. I jak się zdarza w tym projekcie? W tym projekcie akurat byłem producentem i performerem. Także moja przygoda performerska będzie kontynuowana. Już jak posmakowałem w teatrze, wcześniej występowałem w dwóch wideo muzycznych, to podoba mi się to
czuję, że lubię to robić. To jest też taka inna funkcja, jak się chodzi w coś nowego do teatru, pierwszy raz do teatru, że to uruchamia trochę twoją wyobraźnię z innymi rzeczami też, tak, nie? Tak. Że po prostu to nie jest tylko sam spektakl, tylko nagle wychodzisz z tego i ja to jeszcze sobie to zrobię, a tak, to dokładnie. Ale jest się bardziej ciekawym świata trochę. No, a ty film? No ja jestem dosyć mocno związany ze światem sztuki, pracowałem długo w Galerii Sztuki, w Fundacji Galerii Foxa. Miałem przyjemność pracowania z wieloma fajnymi artystami, z Pawłem Althamerem, z Piotrem Ukrańskim, wystąpiłem w kilku filmach. Pracowałem z Małgorzatą Szumowską, mój przyjaciel Dawid Nika nakręcił dokument o moim wujrowym komik-aucie przed rodzicami. Jechałem do Katowic ubrać się przed nimi w sukienkę 4 lata temu, żeby po prostu skonfrontować ich całkowicie z taką rzeczywistością, jaka jest, i że po prostu, żeby zobaczyć, czy to faktycznie dla nich jest takie straszne, jak na początku myśleli. Więc jakby to było fajne. Więc materiał tak, taki filmowy u mnie zawsze był taki bardzo personalny. Wszystkie jakby, powiedzmy tam, moje kontakty ze sztuką, kiedy coś tam performuję, zawsze są powiązane z moją tożsamością i zawsze jestem ich sobą w jakiś sposób. Nigdy nie gram nikogo innego. Więc tak, więc ten teatr tutaj był jakby kolejną odsłoną tej przygody, takiej performatywnej, performerskiej. No tak, no to byłam właśnie w tym, na twoim performance, gdzie zdaje się otwarcie nowej siedziby. To nie, czy... ona wygląda bardzo nowo, bo ten budynek został, bo to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ ten budynek był wybudowany w latach 60. Tam jest Galeria Sztuki od lat 90. W 2015 roku była totalna rewitalizacja, remont, zmieniono fasadę, co właśnie traktuje i interpretuje jako taki gest przemiany też takiej tożsamościowej, którą można odnieść do przemiany genderowej. I po prostu przez to, że ten budynek zyskał nową fasadę, bardzo nowoczesną, betonową, jakby stał się w jakiś sposób, wiesz, nowe ciało zyskał. I po prostu chciałam poprzez ten performance zestawić właśnie tą przemianę przestrzeni z taką swoją delikatną, własną obecnością, którą tam gdzieś tworzyłam przez 7 lat pracy w tym budynku. Czyli taka jakby stałość i materialność architektury i queerowa ulotność w jakiś sposób, która też jest piękna i poetycka. No tak, bardzo wdzięczny ten performance łączył właśnie opowieść o tej architekturze z opowieścią o ciele, o sobie, o tożsamości. Trochę o podróży w nieznane też i no tak, więc... To było dla mnie duże wydarzenie, ponieważ to była pierwsza praca, którą przygotowałam sama od A do Z i jakby też dałam tam dużo swoich rysunków, które robię od wielu lat i zawsze rysunek był dla mnie taką przestrzenią, kiedy sobie tworzyłam takie prywatne kroniki, jak się działo coś ważnego w moim życiu, to sobie to rysowałam i to był mój sekret zawsze. I nigdy nie chciałam tego pokazywać na wystawach. Tylko wszystkie po prostu pierwsze randki, coś tam, te moje fascynacje bycia kobietą i tak dalej. Mam cały stos tych szkicowników i to jest taka prywatna przestrzeń. Myślałem, że okej, dobra, to będzie sobie do galerii sztuki, zobaczcie, jak to działa, ale jakby nigdy tego nie robiłam z myślą o tym, żeby to pokazywać, tylko to jest, wiesz, prywatna kronika ten. Więc to był ważny projekt dla mnie. Jak się czuję się przed nowym sezonem? Bo już w październiku wraca na scenę. No i chciałem powiedzieć, że tak, to moje bycie pierwszy raz w teatrze, jakby cały czas to jest, że tak powiem, ciągła podróż w jakieś nieznane, więc jakby zaczynaliśmy próbę, najpierw pracowaliśmy trochę researchowo, rozmawialiśmy o różnych punktach widzenia i tak dalej, przeszliśmy do odgrywania materiału tworzonego oczywiście. No i w momencie, kiedy wyszliśmy do premiery, ja już myślałem, że to jakby przygoda jest zakończona, to okazuje się, że nowy rozdział się kompletnie otwiera. I jakby granie tego co wieczór, teraz jakby zagraliśmy ten set 7 spektakli, teraz zagramy chyba znowu 7 czy 6, nieważne. I jakby to odgrywanie tego samego, co w rezultacie nie jest tym samym jednak, jest jakby zupełnie następną nową przygodą, więc mega się cieszę. Ustawienie jest inny tak. Też inna publiczność przychodzi, wiadomo, prawda? Wydaje się, że to jest
robienie tego samego, a jednak okazuje się, że wcale nie. I jakby też jak z tym tekstem można pracować, który no, nie zmienia się, a jednak ty się też trochę zmieniasz, rzeczy się aktualizują, dezaktualizują, no różne rzeczy są. Ja też słyszałem od aktorów, że granie spektaklu się zaczyna, kiedy reżyser przestaje przychodzić na set. Jesteśmy tego mega ciekawi, właśnie, tak. Agnieszka jest cudowna, ale też chciałbym spróbować takiej opcji, zobaczyć co się dzieje. Tak, bo Agnieszka reżyserka na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii. Tak, na wszystkich spektaklach, chyba w październiku znowu przyjeżdża, więc wiedzą jej towarzystwo na wyciągnięcie. Mnie to bardzo ciekawi, jak to jest właśnie wracać do tego po jakimś czasie, bo tak jak mówisz, jest się zawsze troszeczkę już inną osobą, bo czas płynie, nie można być cały czas tą samą osobą, bo jest po prostu, tak, no, zobaczymy. Co się zmieniło? Co się zaktualizowało, co się zdezaktualizowało? No nie, no ja myślę, że taki 3-miesięczny okres jakby w życiu to, no było lato, było wspaniale, szkoda, że się kończy, tak? Natomiast to wydaje mi się, że ciekawym aspektem są powrót do sztuki. Ja się na przykład zdziwiło ostatnio, że zgubiłem gdzieś tekst, go zapomniałem i nie mogę go odzyskać, na przykład. A miałem tak. Obudziłem się zestresowany, okazało się, że jeszcze 2 miesiące do spektaklu tak. I mam tekst w głowie, tak? Tak. Ja przez to, że pracowałem przez wakacje nad performance'em i byłam dosyć taka odcięta i skoncentrowana na samej pracy, bo mam wrażenie, że przeszłam przez jakąś gigantyczną podróż w głąb po prostu jakby moich relacji społecznych, siebie i tak dalej, czym jest w ogóle dla mnie płeć, jakby cały czas w ogóle odkrywam to zagadnienie. Uważam, że to jest do końca życia w ogóle jakaś taka fascynująca tajemnica i że w ogóle, wiesz, no z każdą osobą inaczej jakby tą płeć się przeżywa i uważam, że to wpłynie na moje życie spektaklu, że pozytywnie, więc tak. Będę oglądać. Ekstra. A jak w ogóle trafiliście do spektaklu? Do Orlando? Przez znajomych jakoś, przez takie siatki, które gdzieś tam mamy, nie? Nie było castingu takiego, wiesz, na jednej takiej facebookowej grupie kilka miesięcy wcześniej było gdzieś tam, ktoś ruszył postać. No tutaj są szukana czwórka aktorów do spektaklu. No to właśnie też może tak, właśnie. Niewiele detali. Niewiele detali. Ja przyznaję. Tak, po prostu kontaktowo. Tak. Ale też, tak jak kiedy spotkałem się z Agnieszką, ona opowiadała mi, że właśnie kompletuje tak obsadę, że jakby robi research, kto mógłby się szukać też po znajomych, czy ktoś zna kogoś, toczy się rozmowy z wieloma osobami, tak jakby w momencie, kiedy się poznaliśmy, ja też jestem współtwórcą muzyki do spektaklu. Razem z Karyną Kędziorą i to w zasadzie była moja oryginalna funkcja, natomiast potem się spotkałem jeszcze z Agnieszką w Londynie na chwilę, bo byliśmy akurat razem tam. Spędziliśmy wieczór na różnych rozmowach i wtedy zaproponowałam mi, czy zapytałam mnie, czy nie chciałbym zagrać i stwierdziłem, że właściwie czy nie. Więc skończyło się na podwójnej funkcji. Tak. Czyli mówicie, że nie było to takie, że przychodzicie, że staje w hotelu, by na scenę pokazać się tylko właśnie na kawę. Nie, tak. Myślę, że też jakby taka trochę, wiadomo, casting jest bardzo taką oficjalną, czy nie wiem, rozmowa kwalifikacyjna, tego typu rzeczy, więc wydaje mi się, że Agnieszka nie jest zwolenniczką takich nieformalnej rozmowy i właśnie sprawdzanie, czy jest nam po drodze, czy myślimy w podobny sposób, albo czy ma to jakąś wartość właśnie. Tak, ale też było tak, że bardzo ważną osobą w tym castingu był Anu Czerwiński, który tutaj proponował, nawigował w tym całym jakby tworzeniu tej siatki, to jest jedna rzecz, który gra też w spektaklu, a druga, że Agnieszka bardzo chciała, żeby osoby się mniej więcej znały, kojarzyły, żeby to wprowadzenie do teatru osób spoza było takie, wiesz, dla nas też oparte na jakichś takich relacjach, które mamy
poza samą instytucją. No też jak powiedzmy o tym, że jakby aktorzy się znają, co tutaj też zarówno Klara, Marysia, jak i Arek już brali udział w projektach Agnieszki wcześniej, więc to jest grupa, która współpracuje ze sobą już nie od, to nie jest pierwszy spektakl, który zrobili razem, więc jakby oni się dosyć dobrze znali, więc wydaje mi się, że by wprowadzić balans w tym dynamice. Tak, jak co też spowodowało finalnie, że to było takie spotkanie się dwóch grup, tak, a nie każdego z każdym. Jakby, bo ja znałem każdą osobę, która była zaproszona, ale nie znałam żadnej osoby, która pracuje na stałym teatrze i na odwrót chyba też, więc to było takie tak. Ale było super, nie wiem. Cieszę się, że zobaczę aktorów też po przerwie. Ja się bardzo cieszę, to jest, jak my się poznały. Tak. Mam bardzo dużo sympatii do wszystkich. Ja ich bardzo polubiłam, tak. Tylko, że jakby te przygotowania do spektaklu samego tak mi pochłonęło, że po prostu już trochę zapomniałam jakby o takich codziennych relacjach, że ten taki stres trochę może ten, więc się cieszę, że teraz będzie więcej przestrzeni na po prostu bycie ze sobą, wiesz, jakby to dla mnie też istotne. Ja też się cieszę na spotkanie. No. To nie tylko gra na scenie, ale też relacje osobiste. Tak mi się wydaje, że nie można tego... Że trudno byłoby to zrobić w taki sposób właśnie typowo taki formalny, że po prostu się nie znasz kompletnie, tylko wchodzisz razem na scenę, nie wiem. W naszym przypadku przynajmniej. No tak, bo spektakl jest... Tak, musi być jakieś oswojenie, bo to inaczej jest... To jest teatr, ma coś takiego, że spotykamy się, gramy te spektakle, spotykamy się... No najpierw na próbach to była praca w wymiarze pełnego etatu, bo to 5 dni w tygodniu trwało i jakby przez 3 miesiące. No teraz spotykamy się tylko na spektakle, graliśmy w czerwcu, teraz będziemy grać w październiku, więc to też nie jest tak często. W każdym razie na przykład, nie wiem, taka opcja grania w filmie, no to wiadomo, że kręci się zdjęcia i po prostu i tyle. Tak. No tak. Potem montaż i już potem, można potem się nie spotkać i inna osoba nawet, prawda? A tutaj jednak to budowanie tej więzi zarówno podczas prób, jak i potem poprzez granie spektaklu jest bardzo ciekawą opcją. No, brzmi wspaniale, bo tak teraz w sierpniu byłam na takim pierwszy raz zorganizowanym festiwalu komedii w Polsku, festiwalowski, gdzie właśnie to było o tyle fajne, że to nie był festiwal jednego medium, tylko dziedziny, więc były tam aktorki, reżyserzy, ale też osoby występujące na scenie. Na przykład tak te aktorki opowiadały, że ich zawód to filmowa. Jest bardzo taki samotny, że one się znają z planów, natomiast ponieważ są dla siebie konkurencją, to unikają się poza plany. Tak, to nie mają relacji towarzyskich ze sobą. Ciekawe, no, że może u nas też to było takie właśnie, że może nie było takiej konkurencyjności, takie znaczenie takie klasyczne, tylko po prostu... Było więcej zabawy może, nie wiem. No, było dużo zabawy, tak. Też opcja jest taka, że po spektaklu wszyscy wychodzimy tutaj i po prostu siedzimy. Tak. Więc jakby ta relacja towarzyska też się buduje po samym spektaklu. Jakoś nie tylko, że przed spektaklem i podczas spektaklu, ale też po spektaklu po prostu wychodzimy tutaj do stołu powszechnego. Chyba za każdym razem tak było, prawda? Tak, i też wtedy powstaje dużo fajnych pomysłów, na przykład scena, jak Anu robi hipnozę, to tutaj przy tym stole powstała na spotkanie przy piwku i to też mi się spodobało, że ta praca się tak rozciąga właśnie na różne przestrzenie. No to było ekscytujące, ale czasem było męczące, jak było, nie wiem, 7 godzinach prób na przykład. No nie, ale przyszliśmy do stołu powszechnego i cały czas gadaliśmy o pracy, albo nie wiem, wychodziliśmy na fajkę na przykład i to nie była przerwa, bo cały czas jakby byliśmy w tym trybie spektaklowym. Tak, ale bez takiego, bez oddania się i bez bycia pochłoniętym, to nie można tego zrobić. Też w sumie to dobrowolnie. No ja myślę, że byliśmy po prostu na rozbiegu, bo tak się śmiałem trochę z tej sytuacji, natomiast... Też mnie to zaskoczyło, bo właśnie, no już tam cała ekipa, z którą byłem, to się musiała lecieć, więc ja też nie zostałam. A potem patrzę na Insta, że
Ej, tutaj wszyscy. Po prostu wszyscy siedzą, wy wyszliście razem z publicznością, no był piękny czerwcowy wieczór, więc ciepło i no, po prostu jesteście, siedzicie. I premiera jeszcze była w Paradę Równości, to też jest tak, więc tutaj część tego dnia się przeniosła tutaj, tak, więc to było też super. Sprawdzałam, jak kupowałam bilety, to czy na premierę są już nie było wcześniej. ale też akurat tu byłam na Paradzie Równości. Jak ciężko, że nie dotarłaś na premierę. No pewnie bym nie dotarła. Wiesz, to niosą taki wielki maszt z flagą swoją, więc no okazało się to też wyczerpujące. Czy przeżywaliście właśnie to wystawienie, że premiera w Paradę Równości i potem przez cały tydzień grane, jako właśnie taką celebrację no i miesiąc o dumy. Tak, ale musieliśmy też, przez to, że się oddaliśmy. Celowo przeżywaliśmy to, ale przecież musieliśmy oddać się spektaklowi, ale nie poszedłem na paradę. Ja byłem. Ty byłeś trochę. Ja byłem trochę przed spektaklem, dlatego nie mogłem. Okay. Byłem w paradzie, potem pobiegłem na spektakl i potem po spektaklu pobiegłem z powrotem. No to się podziwiam, bo ja się po prostu tak bałem, że po prostu jak wejdę w tłum, to mnie porwie i po prostu gdzieś zaniesie od razu na jakieś afterparty, że ja tutaj nie trafię. W ogóle na czas. Pies spuszczony z łańcucha, ponieważ ostatnie tygodnie naszej pracy na dużej scenie z całą obsługą techniczną, gdzie było ustawienie świateł, właśnie walka z tą scenografią i jakby cały czas praca. Ona wtedy próbę mieliśmy w takich godzinach od 10 do 17, ona się kończy wcześniej, mieliśmy tam jakieś przerwy i tak dalej, to ta jednak w momencie, kiedy się wchodzi na scenę, to już jest tryb pracy jest od, nie wiem, tam 10 do 14, potem powinna być przerwa i 18 do 22, tak? No i ponieważ tyle rzeczy tam jest do połączenia, no to zazwyczaj w tych przerwach jeszcze coś tam trzeba było zrobić, przećwiczyć, nie wiem, sprawdzić i tak dalej, tak dalej. Więc to było bardzo intensywne dla mnie przynajmniej czas. Więc jak doszło do premiery i okazało się, że to tylko 2 godziny, to ja w ogóle stwierdziłem, że mam mnóstwo czasu nagle. Więc dlatego tak zrobiłem. To był pierwszy wolny moment po tych 2 tygodniach, więc jak stwierdziłem, że muszę to użyć na zdrowia psychicznego. Dobrze, dobre podejście też, że światło, te się pilnować, muzyka. Żeby nie wpaść w wir parady, żeby nie dotrzeć z parady od razu na następny spektakl w niedzielę. No. Więc poszedłem spać w jakiejś normalnej porze się spałem, ale jakby czułem taką... nagle uzyskałem bardzo dużo czasu. Bo tak jak mówiłem, spektakl trwa trochę ponad godzinę tylko, przygotowania godziny, więc... Co chciałem powiedzieć chyba o samej premierze, że to było trochę tak, że nigdy nie miałem doświadczenia, to była pierwsza premiera teatralna, jaką przeżywałem w życiu, powiem tak, jak każdy, powiedzmy tam, jak wiele osób nas, i jeszcze trochę sugerowałem tym, jak aktorzy do tego podchodzą. Ja jakby widziałam, że po prostu... I jakby jest taki rytuał przygotowywania się do tego, że się przychodzi wcześniej, że tam jesteś na 2 godziny wcześniej przed spektaklem, w dniu premiery, że to się przychodzi na ostatni moment, że naprawdę trzeba wejść w tą rzeczywistość, jakby ten, sprawdzić wszystko, wszystkie swoje tam ubrania, rekwizyty, czy to wszystko jest, jakby, że i po prostu się nie przejęłam, i po prostu zrezygnowałam z tej parady, pomyślałam, że po prostu ona trochę rozbije moją uwagę, że po prostu muszę się skupić totalnie na tym, rytuale, że... Miałaś swoją własną paradę na scenie. Że, tak, ale każda parada, jaką bym miała w Warszawie, to było jakieś... Bardziej, że z roku na rok były coraz jakieś takie bardziej w ogóle większe w skali, bo miałem tą ostatnią,
która była mniejsza przez pandemię, ale ten rejd, który był 3 lata temu na placu defilady, gdzie ludzie, ja skoczyłem do fontanny, byłem przecież, bo w ogóle tak, więc to ja chciałem. No to też taki ma. No właśnie, ale teraz było dużo osób, a wtedy pamiętam, że by tak nie śmiało w dwójkę ten, a przecież a woda tam na pewno z jakiejś zarazki, to umrze się coś tam. Po prostu, tak, wiadomo, ale wiesz, no. Szale to dla osób bezdomnych. No, ale to jakieś tam szaleństwo, wiesz, no, jakiś taki gest po prostu też, wiesz, jakiegoś ryzyka, które jest zabawą, no sorry, no jak w życiu jednak, umówmy się. Więc więc te rytuały tutaj były takie, każdy miał swój. Jakie macie nadzieje na właśnie kolejne wystawienia? Też na to, co będzie później. Co się wydarzy? No mam nadzieję, że będziemy ten spektakl grali jeszcze przez lata. Może częściej jeszcze dwa miesiące. I że, no, że pokażemy go jak najszerszej publiczności. Na tym nie zależy. Nie jestem na tym teatru, ale wydaje mi się, że było dużo takich spektakli powstało do tej pory. O! Zero. Czegoś takiego na pewno nie było. Więc jakby bardzo, bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać to jak najszerszej publiczności. Mm-hmm. Żeby to się da. No w skrócie czekam z ekscytacją na następne spektakle. A też tak w szerszej skali, no mam nadzieję, że to będzie jakaś taka cegiełka dla naszej społeczności, dlatego żeby jednak sprawę się trochę, jak to powiedzieć, wyklarowały, zmieniły na lepsze. Tak. No tak, ja mam nadzieję, że ten temat, który my teraz wprowadzamy, że on po prostu urośnie do jakichś po prostu, że będzie, ta reprezentacja będzie większa, więcej będzie takich spektakli, zarówno tutaj, i w innych teatrach, bo po prostu uważam, że jakby taka, że jakby naturą queeru jest to, że po prostu to jest takie zwierciadło, które może się zawsze społeczeństwo przejrzeć, bo to są wszystkie rzeczy, które gdzieś tam są z tej normy i tego mainstreamu upychane i po tak, prostu... Tak, jest to gdzieś tam granicy. Na granicy trochę. I funkcja tego takich spektakli jest taka, że one są zawsze jak lustro dla ludzi. I one z jednej strony dają nam reprezentację, ale z drugiej po prostu, wiesz, możesz zobaczyć po prostu kim jest, czym, w jaki sposób ludzie podchodzą do obcości, co jest dla ciebie obce, czy ta obcość jest faktycznie obca, wiesz, jakby, więc uważam, że ten temat, mam nadzieję, że będzie, naprawdę się rozleje, że się rozleje w ogóle po całym teatrze w Polsce. Tego chcemy, tak na pewno. No dobrze, ja mam wrażenie, że tak? Nie, że tak, to swoją drogą. Dużo, ja nie chcę być mniejszością w tym temacie. To może być główny temat w teatrze, uważam, serio. Polska będzie cała tęczowa. Ja uważam, że za pomocą jakby queeru i seksualności można każdy wątek ludzkiego życia po prostu opowiedzieć jeszcze raz i zrozumieć go z innej perspektywy po prostu. To jest tak, płeć to jest tak obszernym pojęciem, że po prostu uważam, że ten temat jest totalnie jakby niedoceniany i że jest sprowadzany do jakichś takich najbardziej prostych, oczywistych rzeczy, ale wcale tak nie jest, bo płeć to jest performance, który odgrywa całe społeczeństwo. Wszyscy są w tym performensie bycia kobietą, mężczyzną i balansowania między tym i stwarzaniem nowych płci. Każda osoba po prostu, powiedzmy, w jakiś sposób w tym uczestniczy. A jak nie chce, to musi się do tego ustosunkować. Po prostu to jest, wiesz, to na tyle podstawowy temat. Tak, to jest bardzo podstawowy temat, tak. To jest rdzenia osobowości. Tak. Nie da się nie. Tak. Dobrze, to. Dobrze. Pani się rozmawiało, bo dobrze. Mili Państwo, no. Tak, jak się mylę. No, ja mam wrażenie, że jest to po prostu instant classic, że z momentem premiery Ojadu wpisało się jako kamień milowy też tęczowej kultury w Polsce. Więc drodzy widzowie, musicie to zobaczyć. O tym się już mówi, o tym się będzie mówić. To będzie konwersacja na lata, dekady. To, czym jest Orlando.
Więc dziękuję Wam za wywiad. Tak. I czym jesteśmy my wszyscy? I czym chcemy się stać? I w ogóle jak chcemy udać pracę między nami? Zapraszamy na ten spektakl. Tak, ja jeszcze tylko powiem, że wznowienie spektaklu Orlando w tym roku podaj daty konkretne. Ostatnie, tak, od 13 października do końca października z małą przerwą, tam jest 7 spektakli, z tego co pamiętam. I to ostatnia szansa w tym roku, aby wejść z Orlando, więc albo wtedy, albo w przyszłym roku. I najlepiej wybierać miejsca na samym środku widowni, bo tam po prostu potem skakuje i coś się dzieje. Jeżeli więc... chcecie być blisko Filipki, tak. Jak się nie boicie. Tak, jest za... Ani razu nie spadłam na nikogo, więc powiedziałbym, że biegam obcasa. Super, dziękujemy bardzo za rozmowę, za zaproszenie. No, cała przyjemność naprawdę po mojej stronie, bo to inna sprawa rozmawiać, no tak, przyjść na rozmowę, nie znamy się, a po prostu jak Was widziałam, to tak, przychodzę tutaj i robię taki totalny fan out. Super, ekstra, to jest fajne. No tak, więc po prostu rozmawiam z osobami, które się podziwia. Więc jest to ogromna przyjemność, ogromna rozkosz. Dziękuję. Dziękuję naszym widzom i pozdrawiamy. Pozdrawiamy.